Jest 11 listopada. Czekamy na dojście Marszu Patriotów, który wyruszył o 17 sprzed Dworca Głównego i tutaj pod pomnik Chrobrego ma dotrzeć. Tam w oddali, właśnie ulicą Kołłątaja, będzie szedł. Widzimy, policja gromadziła wielkie siły porządkowe, ponieważ tam właśnie ten marsz będzie szedł. Później zakręci pod kątem prostym i jeszcze raz pod kątem prostym i dotrze tutaj pod pomnik króla wielkiego, cesarza wschodu, Bolesława Chrobrego. Proszę Państwa, w międzyczasie zbierze się tu kilka tysięcy osób. W tamtym roku na marszu było 8 tysięcy uczestników, między innymi ja szłam w tym marszu. W tym roku zdrowie nie bardzo mi na to pozwala, dlatego że są race, zapowiedziane race stary dom towarowy Renoma, centrum miasta. O, więc to takie 360 stopni zrobiliśmy i wracamy pod naszego wielkiego króla, którego korona właśnie nie wiadomo gdzie się znajduje. I policja jest spokojna. Nie doszło w tej chwili do żadnej prowokacji. Wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane. Nic nie słychać jeszcze, jakby marsz był daleko stąd. Przeniesiemy się w tej chwili na drugą stronę, dlatego żeby tu zrobić miejsce dla... Być może jacyś oficjele przyjdą, a co najmniej organizatorzy marszu, którzy zapewne tu pod pomnikiem chcieli przemawiać. My z kamerą przeniesiemy się tam na drugą stronę. Pod pomnik ofiar stalinizmu. Nie widać go w tej chwili, on jest tam jakby za tym kioskiem. No i właśnie słychać było, proszę Państwa, już pierwsze nagłośnienie. Tam idą światełka, z pochodniami idzie marsz, z których leci niestety bardzo dużo dymu. O, tam. Tam się przemieszcza. Czy to uda nam się uchwycić tak na naszej kamerze? Bolesława Chrobrego.
wschodu, Imperium Lechitów, na którego papież z Watykanu rzucił klątwy na króla i na naród polski. I niestety Jan Paweł II nadal tych klątw nie ściągnął, nie zdjął, nie odwołał. Dziękuję za uwagę. Na następną część zapraszam z innej perspektywy.